Władze miasta Suwałki w czwartek 30 marca w Białymstoku podpisały list intencyjny z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie przystąpienia miasta Suwałki do rządowego programu Mieszkanie Plus. List ten inicjuje właśnie kwestię realizacji tego budownictwa na terenie naszego miasta. Budownictwo mieszkaniowe rozwija się w Suwałkach świetnie. Bardzo dużo buduje się mieszkań, ale są to mieszkania budowane głównie przez deweloperów. A nie wszystkich mieszkańców naszego miasta stać, żeby kupić nowe mieszkanie od dewelopera. Dlatego też propozycja programu Mieszkanie Plus ma być uzupełnieniem oferty mieszkaniowej na suwalskim rynku nieruchomości. W liście intencyjnym obie strony deklarują rozpoczęcie współpracy w celu rozpoznania możliwości realizacji projektów inwestycyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego w ramach programu Mieszkanie Plus. Teraz czas na pracę. Praca ta będzie zmierzała w kierunku powołania spółki celowej. Do tej spółki celowej miasto wniesie aport rzeczowy w postaci nieruchomości, gruntów położonych pomiędzy ulicą Armii Krajowej i Mikołaja Reja. Bo to właśnie tu miałyby powstać dwa bloki, w których w sumie znajdzie się 100 mieszkań na wynajem. Wcześniej trzeba będzie opracować dokumentację techniczną potrzebną do budowy bloków. Bank będzie instytucją finansującą inwestycję. Nam wszystkim zależy na czasie i jak wszystko dobrze pójdzie, to w tym roku, w końcówce tego roku nastąpi rozpoczęcie tej budowy i w przyszłym roku zakończenie jej i wobec tego można by przekazać klucze do własnego M. W strukturach DPS Kalina powstanie dom dziennego pobytu Kalinka. Jest to ukłon w stronę osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy. Taką pomocą będą w tym przypadku usługi opiekuńcze, posiłek czy zapewnienie ciekawego spędzenia czasu. Zostało zorganizowane na bazie właśnie DPS Kalina takie miejsce przygotowane na powierzchni około 90 metrów kwadratowych. Powstanie dom dziennego pobytu Kalinka. Małymi nakładami środków i sił przygotowaliśmy właśnie miejsce, gdzie 15 seniorów będzie mogło przebywać. Dom będzie realizował dzienną opiekę świadczoną w dni powszednie w godzinach 7-17, dwa posiłki, w tym jeden gorący w formie obiadu, terapię zajęciową, zajęcia ogólnousprawniające, dostęp do kultury i rekreacji. Przed nami teraz proces uruchomienia tego domu i skierowania pierwszych naszych seniorów do tego domu. Osoby zainteresowane powinny zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny albo do DPS-u Kalina, to uzyskają pełną informację. Koszt uczestnictwa uzależniony jest od dochodów, jednak nie będzie on wyższy niż 400 zł miesięcznie. Rozpoczął się formalny proces dekomunizacji ulic w Suwałkach. Od ubiegłego tygodnia ulica 30-lecia PRL jest już ulicą Kawaleryjską. To efekt decyzji samych mieszkańców oraz radnych Rady Miejskiej, którzy przychylili się do tej propozycji. Teraz przychodzi kolej na kolejne ulice. Jesteśmy w tej chwili w procedurze głosowania przez mieszkańców ulicy Mariana Buczka na nową nazwę. Są trzy propozycje zastąpienia nazwy ulicy Buczka. Ulica Raczkowska, ulica Żołnierska oraz rotmistrza Witolda Pileckiego. W Suwałkach zmian spodziewać się muszą jeszcze mieszkańcy ulic Henryka Mereckiego i 23 października. 18 kwietnia zostało zaplanowane spotkanie z mieszkańcami tej pierwszej ulicy, a dzień później z osobami zamieszkującymi ulicę, która upamiętnia datę wkroczenia do Suwałk wojsk radzieckich.